Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost udziału rynku warszawskiego w akcji kredytowej i z niecałych 25% udziału w tym rynku jeszcze 4 lata temu weszliśmy na poziom po drugim kwartale 2016 roku przekraczający 43%. To oznacza, że prawie co drugi kredyt zaciągany jest w Warszawie na nieruchomość finansowaną w Warszawie lub w sąsiadujących z Warszawą miejscowościach czy gminach. Niepokojący z tego względu, że jest to inwestycja tych, których na to stać, to jest mieszkanie z reguły drugie lub trzecie tych, którzy sobie na nie mogą pozwolić, czy to z pomocą kredytu, czy za posiadane środki własne, ale w ocenie polityki mieszkaniowej, polityki społecznej oznacza to, że obecna oferta i mieszkaniowa, i kredytowa oferowana jest, adresowana jest do osób najbogatszych.